Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj wracam do tematu czytania książek po angielsku. Na kanale jest już jeden taki film, podlinkuję go wam oczywiście w opisie. Jest już dość stary, natomiast jest nadal aktualny. To wszystko, o czym wtedy mówiłam, jest jak najbardziej aktualne. Natomiast jak się okazuje, nie wyczerpuje tematu, bo dosłownie codziennie dostaję od was pytania o to, jak czytać po angielsku, od czego zacząć, gdzie kupić książki i po co właściwie czytać po angielsku. W związku z tym dzisiaj aktualizacja tamtej pogadanki właśnie w oparciu o wasze pytania. Pierwsza kwestia, którą pytaliście, to po co właściwie czytać książki po angielsku? Przecież książek po polsku jest wystarczająco dużo i nie trzeba sobie dokładać jeszcze tytułów po angielsku, bo i tak tych polskich książek się wszystkich nie przeczyta. Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze dlatego, że jestem stworzeniem piekielnie niecierpliwym i nie lubię czekać na premiery. Właściwie nie lubię czekać na nic, ale na premiery książek, na których mi zależy w szczególności. Nie lubię być zdana na łaskę polskiego wydawnictwa, które być może książkę wyda, a być może jej nie wyda. Może trzeba będzie czekać pół roku, może rok, może 5 lat. Nigdy nie ma pewności, kiedy książka się ukaże i czy w ogóle to nastąpi. W związku z tym wolę przeczytać książkę po angielsku, mieć już ją, że tak powiem, z głowy, wtedy, kiedy chcę ją przeczytać, a nie czekać ileś tam lat, aż entuzjazm mi opadnie. Druga rzecz to są tłumaczenia. Mimo najszczerszej chęci i największych umiejętności tłumacza i redaktorów, korektorów, nie zawsze daje się oddać książkę w dokładnie taki sposób, jak autor ją napisał. Są takie zwroty, nie tylko idiomy, których nie da się po prostu zgrabnie przetłumaczyć na polski. Niektóre sformułowania po polsku po prostu brzmią źle. Dlatego ja w wielu przypadkach wolę sięgnąć po książkę po angielsku, po to, żeby ją przeczytać dokładnie w taki sposób, jak autor chciał ją przekazać, w taki sposób, jak chciał oddać emocje, relacje między bohaterami, etc., a nie zdawać się na tłumacza, który może być bardzo utalentowany, ale zostawia na książce swój ślad. Jego rola w procesie wydawniczym jest istotna, oczywiście, i on zostawia swoją malutką taką pieczątkę w formie, jak wygląda tekst. To od niego zależy, jakie sformułowanie będzie, w jaki sposób przetłumaczone i po prostu nie zawsze dobrze to brzmi. Do tego oczywiście dochodzą kwestie żartów słownych, żartów sytuacyjnych, jakichś gry słów, rzeczy, których po prostu na polski nie da się przetłumaczyć zgrabnie, no i kwestie jakichś nawiązań. Rzeczy, które są zrozumiałe tylko w języku angielskim i to tylko dla wybranej grupy osób. Na przykład ostatnio czytałam książkę, w której pojawiła się taka linijka, wypowiedź bohatera: "Don't threaten me with a good time". To można przetłumaczyć na polski, oczywiście to będzie jakoś tam brzmiało, natomiast nie będzie już nawiązaniem do tytułu piosenki Panic at the Disco, a tym właśnie jest w oryginale. Druga kwestia, którą podnosiliście w swoich pytaniach, to to, jak pozbyć się strachu przed czytaniem książek po angielsku, jak ten strach przełamać. Więc ja się zastanawiałam, czego wy się właściwie boicie. Czy boicie się książki jako przedmiotu? Jeśli tak, to zapewniam was, że książka po angielsku to nie jest taka książka jak Harry'ego Pottera z wielkimi zębiskami, która będzie biegać za wami po podłodze, kłapać tą paszczą z tymi zębiskami, gryźć was po kostkach. Absolutnie nie. Książka po angielsku to też jest tylko przedmiot. Natomiast jeśli obawiacie się, co jest bardziej prawdopodobne, tego, że książki nie zrozumiecie, tego, że nie uda wam się jej przeczytać po angielsku, to powiem tak, po prostu spróbujcie, bo nikt was nie będzie z tego rozliczał. Nikt nie będzie sprawdzał, ile wam to zajęło, ile zrozumieliście. Jak będziecie chcieli czytać książkę przez pół roku i tłumaczyć każde słówko ze słownikiem, to macie do tego pełne prawo. Nikt nie będzie sprawdzał, ile zrozumieliście, ile zapamiętaliście i ile wam to zajęło. Czytanie po angielsku to nie jest jakaś taka czarno-magiczna umiejętność zarezerwowana tylko dla ludzi z BookTube'a. Czytać po angielsku może każdy. Niezależnie od tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteście, możecie znaleźć książki adekwatne dla siebie i takie, z którymi sobie poradzicie. Nie zrażajcie się tym, jeśli czegoś nie zrozumiecie od razu. Nie od razu Kraków zbudowano, ani Rzym, ani żadne inne miasto. Każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś czytał swoją pierwszą książkę po angielsku i też jej prawdopodobnie nie rozumiał w 100%. Więc po prostu się nie zrażajcie, tylko spróbujcie. Kolejna grupa pytań dotyczyła tego, gdzie właściwie kupować książki po angielsku, gdzie ja kupuję książki. Jeśli chodzi o polskie księgarnie, możecie zacząć spokojnie od Empiku. Empik zarówno na swojej stronie internetowej, jak i w niektórych salonach stacjonarnych ma dział z książkami po angielsku. Minusem jest to, że książki mają zawyżone ceny. Zazwyczaj te same książki możecie kupić w innych księgarniach dużo taniej, zwłaszcza jeśli to są jakieś nowinki, jakieś premiery. Empik też zresztą nie ma najszerszego wyboru książek, więc to jest takie dobre miejsce, jeśli książka wam wpadnie w oko i po prostu chcecie ją mieć teraz i w tej chwili, nie chcecie czekać. Kolejna opcja to na przykład księgarnie internetowe, takie jak czytam.pl, czytania książka. Tam również znajdziecie książki po angielsku, tylko że tam trzeba ich dokładniej poszukać, dlatego że nieraz nie wszystkie książki po angielsku są pod hasłem książki po angielsku. Czasami musicie po prostu ich szukać w wyszukiwarce. Tutaj minusem jest to, że po pierwsze ceny są wyższe niż w innych księgarniach, po drugie wybór jest zazwyczaj nie za duży, po trzecie musicie wiedzieć konkretnie, jakie książki szukacie, żeby sobie ten tytuł wrzucić w wyszukiwarkę. Kolejna opcja to sklep thebookshop.pl. Linki zresztą
zapraszam do wszystkich sklepów, zostawię wam w opisie. The Bookshop to jest sklep, który zarówno wystawia się na przykład na targach, czy tych większych, czy w tych mniejszych miastach. Ma też swój sklep internetowy, tam również dość sporo książek, dość spory wybór. Plusem jest to, że to jest sklep, który jest ulokowany w Polsce, więc jeśli obawiacie się przesyłki z zagranicy, to sklep jest w Polsce, płacicie w złotówkach i to nie sprawia żadnego problemu. Plusem jest też to, że możecie zasugerować, jaka książka powinna się pojawić w sklepie. Jeśli sklep ma taką możliwość, to tą książkę dla was ściągnie. Natomiast minusem jest to, że ceny zazwyczaj są wyższe niż w innych sklepach i ten wybór nie jest też jakiś porażająco duży. Trzecią opcją, o której pewnie słyszycie najczęściej, jest Book Depository. To jest księgarnia internetowa, z której korzystam najczęściej, jeśli kupuję książki po angielsku. Chyba właściwie wszystkie moje książki, które mam w wydaniu papierowym, są stamtąd. Księgarnia ulokowana za granicą, natomiast wszystkie ceny, które widzicie na stronie internetowej, są w złotówkach. Nie płacicie żadnego przewalutowania, nie płacicie cła, wysyłka jest darmowa, także właściwie zakupy na Book Depository nie różnią się niczym od zakupów w każdej innej polskiej księgarni internetowej. Możecie płacić albo kartą, albo za pośrednictwem PayPala. Jedyne właściwie, co się różni, to czas wysyłki. Chociaż ja na książki z Book Depository chyba nigdy nie czekałam dłużej niż 14 dni. Zazwyczaj paczki dochodzą mi między tygodniem a dwoma tygodniami. Chyba, że czekam na jakąś książkę w preorderze, no to wtedy oczywiście jest to czas, te powiedzmy 10 czy 14 dni od premiery książki. Chyba tylko w okresie świątecznym ten czas wysyłki się trochę wydłuża. Nie miałam nigdy problemu z tym, żeby książki dotarły w złym stanie, nigdy nie były, nie wiem, zamienione zamówienia czy cokolwiek. Kontakt ze sklepem też jest bardzo prosty. Kiedyś, pamiętam, chciałam anulować zamówienie, które było już opłacone. Napisałam do nich maila, odpisali dosłownie w ciągu 10 minut chyba. Sprawa była załatwiona bezproblemowo i bardzo szybko. Nigdy nie musiałam zwracać książek, ale ta procedura zwrotu też podobno jest bardzo prosta. Nie ma generalnie żadnych problemów z obsługą sklepu, ani z tym, jakie książki przychodzą, więc jeśli obawiacie się zakupu właśnie za granicą w ten sposób robionych przez Book Depository, to myślę, że możecie to robić śmiało. Ja nigdy się nie zawiodłam. A propos jeszcze Book Depository. Od pewnego czasu pewnie zauważyliście, że w opisie filmu jest link afiliacyjny do Book Depository właśnie, co oznacza, że jeśli kupicie książkę korzystając z tego linku, czyli wejdziecie na stronę internetową przez ten link, albo na konkretną książkę właśnie przez ten link, który wam zostawiam, to jeśli kupicie książkę, to na moje takie wirtualne konto wpłynie 5% wartości tej książki. Nie zmienia to dla was w żaden sposób ceny książki, czyli płacicie dokładnie tyle samo, ile zapłacilibyście wchodząc z normalnego linku, tylko po prostu te 5% trafia na to moje konto, więc jeśli chcecie w ten sposób, że tak powiem, wesprzeć moje działania tutaj na YouTubie, no to śmiało zachęcam do tego, żebyście z tego linku korzystali. Karolina z Kombuk też taki link ma, więc dla was to nic nie kosztuje, a jeśli chcecie w ten sposób gdzieś tam się przyczynić do rozwoju kanału, jakkolwiek to nie brzmi, no to możecie z tego linku korzystać. No i skoro już wiemy, po co czytać książki po angielsku, jak przełamać strach i gdzie je kupić, no to jakie książki właściwie czytać? I tutaj od razu muszę wam powiedzieć, że nie ma dobrej odpowiedzi. Ani ja, ani nikt inny na YouTubie nie jesteśmy właściwymi osobami do tego, żeby stwierdzić, jaką książkę po angielsku powinniście przeczytać. Dostaję od was mnóstwo pytań w stylu: jeśli jestem na poziomie angielskiego B1, to po jaką książkę sięgnąć? Jeśli mam 14 lat, to po jaką książkę sięgnąć? Nie dam wam konkretnej odpowiedzi, nie podam wam konkretnego tytułu z prostej przyczyny. W wieku 14 lat możecie mieć bardziej rozbudowane słownictwo niż ja w wieku 26, albo też możecie dopiero raczkować w czytaniu po angielsku, czy w ogóle w mówieniu, używaniu języka angielskiego. Na poziomie B1 możecie znać słownictwo bardzo podstawowe, albo podstawowe i specjalistyczne w określonej dziedzinie. Więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, na jakim określonym poziomie będzie dana książka i jak ona wpasuje się w wasze umiejętności. Także nie jestem wam w stanie podać konkretnego tytułu i powiedzieć: zacznij od tej książki. Bo równie dobrze możecie być na poziomie angielskiego A1 i chcieć sięgnąć po książkę z poziomu C2 i nikt wam tego nie zabroni, bo chodzi tylko o czytanie i może nie wszystko zrozumiecie, może będziecie siedzieć nad tą książką pół roku ze słownikiem, ale nikt wam nie zabroni jej przeczytać. Więc to, co dla was przygotowałam, to bardziej takie kategorie książek, uszeregowane w miarę pod kątem stopnia trudności, po które możecie sięgać na określonym poziomie. To znaczy, jeśli na przykład dopiero zaczynacie swoją przygodę z czytaniem po angielsku, nie macie w tym dużego doświadczenia, to zawsze polecam sięgnąć po książki, których fabułę znacie już po polsku. To brzmi trochę dziwnie, no bo po co jeszcze raz czytać tą samą książkę? Ale to wszystko dlatego, że wtedy, czytając książkę po angielsku, skupiacie się na słownictwie, na konstrukcji zdań, na tym w ogóle, jak książka po angielsku wygląda, bo na przykład trochę inaczej wyglądają dialogi, jak taka książka w ogóle jest zbudowana i jak odbiera się taką książkę po angielsku, a nie na fabule, bo fabułę już znacie, fabułę rozumiecie, więc tego nie musicie rozumieć, skupiacie się na gramatyce, na języku, na tym, jak w ogóle książka wygląda. Kolejną grupą książek, po którą możecie chcieć sięgnąć, są książki dla dzieci. I to brzmi trochę
dziwnie, niektórzy sobie teraz pomyślą, tak, będę czytać książki dla dzieci, a mam już przecież te 11 lat, to są książki zbyt proste. Tylko pomyślcie o tym w ten sposób. Kiedy obcokrajowiec przyjeżdża do Polski i chce się nauczyć polskiego, to raczej nie sięga po Pana Tadeusza, tylko sięga po jakieś prostsze książki. I dokładnie tak samo będzie z Wami, kiedy będziecie sięgać po książki w innym języku. Łatwiej się Wam będzie nauczyć czytania w danym języku, kiedy będziecie się uczyć na tych samych książkach, na których uczą się na przykład dzieci w Anglii czy dzieci w Stanach. Po prostu jakieś takie prostsze książki, mogą to być bajki dla dzieci, mogą to być jakieś bardzo proste książeczki, które po prostu pozwolą Wam się zapoznać w ogóle z tym, jak się czyta po angielsku, jak się konstruuje zdania itd., itd. Kolejną grupą książek, która może być dla Was dobra, jeśli dopiero zaczynacie, są książki z tak zwanego podgatunku middle grade, czyli książki docelowo przeznaczone dla młodszej młodzieży. To już nie są bajeczki, to już nie są książki na poziomie elementarza, tylko po prostu są to prostsze historie napisane przystępnym językiem. Przykładem może być na przykład Wonder, czyli książka, która w Polsce została wydana jako Cud Chłopak. To jest właśnie książka wpisująca się w kategorię middle grade, bohater jest dzieckiem, książka jest skierowana przede wszystkim do młodszej młodzieży, język jest prosty, jest przystępny i łatwo będzie go Wam zrozumieć. Kolejną kategorią, która jest dobra na początek, jest troszkę trudniejsza niż middle grade, jest coś, co ja nazywam podstawowym contemporary, czyli podstawowymi takimi obyczajówkami. To są najczęściej książki z gatunku young adult, new adult, książki, których bohaterowie nie przeżywają nie wiadomo czego, jak ja to mówię. Czyli po prostu są młodymi ludźmi, zazwyczaj są w wieku podobnym do Was, przeżywają zupełnie takie zwyczajne, codzienne życie, więc to są książki, które jest najłatwiej zrozumieć. One zazwyczaj nie mają specyficznego słownictwa, żadnego specjalistycznego, nie są skomplikowane, są najbliższe temu, co na przykład słyszycie słuchając YouTube'a po angielsku, czy oglądając seriale, czy słuchając muzyki. To jest raczej ten typ słownictwa. Na przykład wybrałam Wam tutaj książki takie jak powieści Casey West, powieści Morgan Matson, seria Jenny Han Do wszystkich chłopców, których kochałam, czyli To All the Boys I've Loved Before, książki Stephanie Perkins, czyli Anna and the French Kiss i pozostałe książki w serii Emergency Contact Mary H.K. Choi. Dobrą książką będzie też A Very Large Expanse of Sea, która jest krótka i nie jest szczególnie skomplikowana, nie ma specjalistycznego słownictwa. Poza tym na przykład Love and Luck, Love and Gelato. Generalnie to są takie książki, które są na bardzo podobnym poziomie językowym, nie są szczególnie skomplikowane, są raczej proste, zarówno w fabule, jak i w języku. Są najbardziej zbliżone do tego, jak rozmawiają ze sobą na przykład nastolatkowie, to najbardziej zbliżone do tego, co słyszycie na YouTubie, gdzieś tam w serialach i tak dalej, więc to powinno być coś, co zrozumiecie na tym poziomie powiedzmy B1 czy B2. Kolejne książki, które mogą być odrobinkę trudniejsze, to książki, które są tematyczne, czyli na przykład nadal są to obyczajówki, ale są to obyczajówki dotyczące jakiegoś głównego wątku. Na przykład książka Heretics Anonymous, w której jest bardzo silny wątek religijny. Tutaj oczywiście pojawi się słownictwo związane z religią. Kolejnym takim przykładem jest seria The Gentleman's Guide, to znaczy The Gentleman's Guide to Vice and Virtue i The Lady's Guide to Petticoats and Piracy. To są książki osadzone w historii, w XVIII wieku, więc oczywiście język będzie troszeczkę bardziej specyficzny, będzie inna konstrukcja składniowa, będą inne wyrażenia, które mogą nie być dla Was zupełnie oczywiste i zupełnie jasne od samego początku. Nie są to jednocześnie książki, które są tak skomplikowane, że nie sposób ich zrozumieć. Inne przykłady to Queens of Geek na przykład, która jest bardzo fandomowa, więc właśnie jeśli znacie się trochę na fandomach, wiecie trochę co w internecie piszczy, to może być dobra książka dla Was. No albo moje ukochane Radio Silence, które też jest właściwie dość fandomowe i ma ten dość specyficzny język związany z niektórymi elementami w fandomie. No i do książek ze specyficznym motywem mogę też dorzucić Red, White and Royal Blue, które dosłownie skończyłam wczoraj, czyli książkę, w której pojawia się motyw polityczny. Jeśli na przykład nie znacie się na systemie wyborczym w Stanach Zjednoczonych, to ta książka z jednej strony pozwoli go Wam trochę bardziej poznać, z drugiej strony to będzie rzecz, o której będziecie musieli trochę poczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi w książce, jeśli nie znacie słownictwa. W tej kategorii mieszczą się też książki, które mają specyficzną konstrukcję. One mogą być troszeczkę trudniejsze, bo na przykład skacze się między czasami, tak jak było to w książce As Many Nows As I Can Get. Książka jest świetna, ale można mieć problemy z połapaniem się w niej, jeśli ktoś nie orientuje się za dobrze w czasach gramatycznych. Jeśli nie jest w stanie odróżnić na przykład czasu przeszłego od zaprzeszłego, albo teraźniejszości od przeszłości, no to może mieć problem z połapaniem się w fabule książki, bo nie będzie po prostu wiedział, co kiedy się działo. Jeśli natomiast łapiecie się w takich elementach, to jak najbardziej książka może być dla Was. Podobnie jest z książką The Poet X. To jest książka, która praktycznie w całości jest wierszem wolnym. Jest złożona właściwie z różnych wierszy wolnych, więc jeśli ta forma do Was nie przemawia, nie rozumiecie poezji po angielsku, no to również ta książka może nie przypaść Wam do gustu, możecie jej po prostu nie zrozumieć, bo same wiersze są proste, natomiast konstrukcja całej książki właśnie w postaci wierszy jest trochę bardziej skomplikowana. Jeszcze odrobinę trudniejsza kategoria książki
książek to dla mnie zawsze były fantasy i thrillery. Czyli książki albo takie, w których świat tworzony jest od podstaw, tak jak na przykład w fantastyce, albo od podstaw, albo do świata normalnego są dodawane jakieś ponadnaturalne elementy, ponieważ tam pojawia się specyficzne słownictwo związane właśnie z danym światem, z daną konstrukcją świata, z danym na przykład systemem magicznym, więc to są zwroty, których nie będziecie spotykać w innych książkach zazwyczaj. No albo tak jak w przypadku thrillerów czy kryminałów, są to książki, w których trzeba skupić się na detalach. I czasami niezrozumienie jednego słowa może wydawać wam się mało znaczące gdzieś tam w kontekście jednego czy dwóch zdań, ale w kontekście całej książki na przykład może wam w ten sposób umknąć jakaś wskazówka. Tutaj wśród przykładów wymieniłam Cinder, Girl Gone Viral, na przykład The Wicked Science, która jest świetną książką, ale która się w Polsce nie ukazała. Dobry przykład to też książka The Bells, która jest właściwie obyczajówką, ale która ma ten element fantastyczno-magiczny, albo książka The Beast is an Animal. Swoją drugą książka jest genialna, ma fantastyczny klimat, ale tego klimatu nie będzie się odbierało tak dobrze, jeśli nie rozumiecie angielskiego i jeśli niektóre zwroty będą dla was zbyt trudne. Ostatnia kategoria, taka chyba najbardziej zaawansowana i skomplikowana, to książki specjalistyczne. Ale jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z czytaniem po angielsku, to odradzałabym wam sięgać po książki specjalistyczne. Odradzałabym wam raczej czytanie jakichś bardzo skomplikowanych książek historycznych, jakichś książek, które są na bardzo wąski temat. Ja na przykład jak pisałam pracę magisterską, to korzystałam głównie z książek po angielsku i dużo wtedy czytałam o systemach sztucznej inteligencji i w ogóle o technologii sztucznej inteligencji i o na przykład analizie taktycznej w kontekście właśnie sztucznej inteligencji. To nie było coś, na czym się znałam, to nie było coś, z czego słownictwo bym znała, więc trochę się na początku musiałam pomęczyć z przetłumaczeniem niektórych zwrotów, no ale to nie są książki, od których się zazwyczaj zaczyna. Linki do Book Depository, do książek, o których mówiłam, oczywiście zostawię wam w opisie. Postaram się tam dorzucić jeszcze parę linków, parę tytułów, które mogą was zainteresować, ale pamiętajcie, że jeśli jesteście na poziomie bardzo podstawowym, a chcecie przeczytać bardzo skomplikowaną książkę po angielsku, to nic nie stoi na przeszkodzie, nikt wam za to głowy nie urwie. Natomiast teraz przechodząc jeszcze do waszych pytań na koniec, takich bardziej konkretnych, bardziej specyficznych. Było na przykład pytanie, gdzie szukasz nowości lub zapowiedzi wydawniczych w języku angielskim? Tutaj oczywiście z pomocą przychodzi BookTube zagraniczny, czy to amerykański, czy angielski, bo oni najszybciej dowiadują się o premierach anglojęzycznych oczywiście. Tak jak my wam tutaj, czy ja, czy Okoń, czy inne osoby opowiadamy o premierach polskich, tak na bardzo wielu kanałach pojawiają się filmy, zagranicznych kanałach, pojawiają się filmy o książkach, na które dane osoby czekają w danym miesiącu, w danym kwartale, czy tam w danym półroczu. Warto też przeglądać strony wydawców, chociaż tam akurat aż tak bardzo aktualizowanych informacji nie ma. Często też z pomocą przychodzi Goodreads na przykład, tam jest sporo informacji o nowych książkach, są wręcz tworzone listy książek na określony temat, na określony rok, więc na przykład jeśli interesuje was konkretny motyw i jeszcze książka wychodząca w konkretnym roku, to takie listy są bardzo pomocne. Pojawiło się też pytanie, jaka była moja pierwsza książka po angielsku i tego chyba nie pamiętam, to znaczy nie przypominam sobie konkretnego tytułu, pamiętam, że w podstawówce próbowałam, pod koniec podstawówki próbowałam czytać Harry'ego Pottera po angielsku, pamiętam, że to wtedy była ogromna porażka, bo zabrałam się w ogóle nie za ten tom, za który powinnam, to znaczy nie zaczęłam od pierwszego tomu, tylko chyba od trzeciego czy czwartego i byłam chyba na zbyt niskim poziomie angielskiego, żeby książkę zrozumieć tak, jak powinnam ją zrozumieć. Próbowałam, trochę się pomęczyłam i odłożyłam, a potem właściwie nie pamiętam kolejnej książki, po którą sięgnęłam. Potem czytanie po angielsku stało się gdzieś tam integralną częścią i w tym momencie zazwyczaj jest tak, że jak na przykład w ciągu roku czytam te 150 książek, to duża część z nich, czasami nawet połowa, to są książki po angielsku. Pojawiło się też pytanie, z jakim tytułem miałam największy problem, bo na przykład język był za trudny. Nie pamiętam tytułu tej książki, ale to była historia psychiatrii. To było napisane tak dziwnie, bo to był jakiś taki ni to podręcznik akademicki, ni to coś fabularyzowanego. Było bardzo dziwne, język był dość skomplikowany, więc brnęłam przez to strasznie długo, ale w końcu skończyłam. Poradziłam sobie, chociaż faktycznie nieraz słownik się przydał. I a propos słowników, pojawiło się też pytanie, czy polecam wynotowywanie sobie poszczególnych słów, których nie rozumiemy, czy pisanie sobie tłumaczeń. I to zależy od tego, jak często dane słowo, na przykład którego nie rozumiecie, pojawia się w fabule. Bo jeśli jest to coś kluczowego, bez czego nie jesteście w stanie zrozumieć zdania, no to warto sobie to słowo przetłumaczyć i gdzieś tam wynotować. Natomiast jeśli to jest drobiazg, a i tak rozumiecie całe zdanie, to lepiej sobie tego nie notować, można sprawdzić później. Dlatego, że jeśli będziecie rozmawiać z kimś w języku angielskim i nie będziecie rozumieć jednego słowa, to i tak będziecie musieli wywnioskować z kontekstu, o co tej osobie chodziło. Także to jest też dobra lekcja właśnie do mówienia po angielsku, żeby nie próbować tłumaczyć słowo po słowie, tylko próbować rozumieć z kontekstu, o co w zdaniu chodzi. Oczywiście, jeśli nie jesteście w stanie zrozumieć, to zróbcie sobie tłumaczenie, nikt wam tego nie broni, natomiast właśnie takie rozumienie z kontekstu bardzo się wam przyda. Mam nadzieję, że teraz już odpowiedziałam na większość waszych nurtujących was pytań. Jeśli macie jeszcze jakieś kwestie, komentarze oczywiście stoją przed wami otwarte.
otworem. Jeśli macie jakieś tytuły do polecenia po angielsku, które nie są szczególnie trudne i mogą być dobre na początek, również o nich napiszcie. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to będzie tutaj poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!